Witold Gombrowicz nazywał ją konsulesą. Ona sama mówiła, że jest jego chłopcem na posyłki. Zofia Hondzyńska, wspaniała kobieta, tłumaczka, podróżniczka i, jak mówiła o sobie, awanturnica. Tak napisała w książce, w której opowiada swoje życie. 4 obywatelstwa, 3 kontynenty, 3 mężów. Tak, byłam awanturnicą, ale nie na obecną miarę. Na miarę tamtych lat, dziś oddalonych o jakiś świetlny wiatr. Wiatr wydarzeń, katastrof, postępu, upadku moralnego, zatarcia czy może zacierania się wszelkich kryteriów. Książka nazywa się Nie wszystko o moim życiu i liczy zaledwie 150 stron. Zofia Hondzyńska z domu Szymanowska należała do osób, które zacierają ślady po swoim życiu. Spaliła listy, podarła fotografie, dlatego tak trudno jest nam dzisiaj ją pamiętać i wspominać. Zmarła niemalże 20 lat temu. Natomiast dla mnie jest postacią niezwykle żywą, mimo iż spotkałam ją zaledwie kilka razy i to nie w sytuacji intymnej rozmowy, ale w sytuacji towarzyskiej. Raz nawet pamiętam, odwoziłam ją do jej domu na Saskiej Kępie. Nie widziała już dobrze. Zofia Hondzyńska jest warszawianką i jej los, urodzonej w roku 1912, zaczął się tu niedaleko. Mieszkali na Mokotowskiej 50, czyli rzeczywiście kilka metrów od mojego obecnego domu, od mojej kamienicy. I mała Zośka, która była dzieckiem promiennym, pamięta z tamtych czasów kilka dość ważnych postaci, zarówno dla kraju, jak i dla jej rodziny. A mianowicie pamięta wspaniały bukiet kwiatów od Artura Rubinsteina, którego muzykę, muzykowanie uwielbiała jego rodzina. Bukiet został przysłany dlatego, że Rubinstein zapomniał o pewnym spotkaniu i o wizycie w domu państwa Szymanowskich i przepraszając, przysłał kwiaty. Druga postać, bardzo ważna, to był marszałek Józef Piłsudski, który w pewnym momencie swojej bytności w Warszawie zamieszkał właśnie w tejże kamienicy i mała Zośka pamięta, że jego adiutant pewnego dnia przyszedł, żeby pożyczyć od nich z domu termometr, którego zresztą nigdy nie oddano. Podobnie czekano wielokrotnie na marszałka z kolacją w domu Zośki, ale nigdy się nie doczekano. Jak powiedziałam, była dziewczyną promienną, aczkolwiek sama o sobie tak nie myśli, tak myśleli o niej inni. Zrobiła maturę, którą nazywała egzaminem niedojrzałości i będąc młodą dziewczyną, była bardzo wysportowana, należała do Towarzystwa Wioślarskiego, bardzo dużo biegała, opalała się i tańczyła. Mówiła, że taniec był najwspanialszym wyrazem jej osobowości w tamtych latach, a były to lata 20. i potem 30. Dopóki nie spotkała Mariana Ajlego, późniejszego wspaniałego szefa i twórcę przekroju, niewiele czytała. Natomiast on powiedział jej, że dosyć tego machania nogami, może należałoby się także rozwinąć w inny sposób i on zaczął jej podsuwać książki. Pamiętasz, że zaczął od Tomasza Manna, czyli bardzo wysoko. I te lata spędzone przy Ajlem i jego towarzystwie, ponieważ kiedy stwierdził, że nie jest już kompromitująca,
dla jego kolegów z Wydziału Prawa, zaczął ją ze sobą zabierać i wprowadzać w świat literacki i teatralny, kabaretowy ówczesnej Warszawy. To nazywała potem Zofia Hondzyńska intelektualnym brykaniem. To było właśnie pod batutą Ailego, ponieważ ona sama nie miała dość pieniędzy, żeby wejść na premierę do Teatru Polskiego czy Narodowego albo do kabaretów, gdzie bardzo chętnie chodzili i bardzo dużo się śmiali. Wspomina ten czas jako właśnie intelektualne brykanie, ale także dużo śmiechu, wesołości i bardzo dużo lektur. Podstawowy tygodnik, wiadomości literackie i wszystko, co wówczas wychodziło. Ja wzięłam od Zofii Hondzyńskiej taki termin lektury niekonieczne. To znaczy oni czytali wszystko i bardzo dużo, ale pewne książki były jakby poza zasięgiem ich percepcji, ponieważ były tak złe. Tego określenia książki niekonieczne używam dalej w moim życiu i ocenie literatury. Zofia Hondzyńska musiała iść po maturze do pracy, wobec czego studia, jedyne studia, jakie mogła, jedyne studia, na które mogła pójść, to były studia podyplomowe i to był Wydział Ekonomii Politycznej. Nuda, nuda i nuda, szczególnie dla tak żywiołowej, brawurowej młodej kobiety. Studia te skończyła i potem pracowała w bardzo szacownym Ministerstwie Oświaty w Alei Szucha. To trwało bardzo krótko, ponieważ szybko spotkała tam młodego człowieka, Bogdana Hondzyńskiego, z którym nawiązali bardzo wspaniałą, przyjacielską znajomość, która tak skończyła się ślubem, ale była ciekawym związkiem. Na początku, kiedy tylko przyglądali się sobie, ktoś zauważył ich w pewnym pokoju, w pracy i z hukiem oboje zostali zwolnieni z owego ministerstwa i potem szła za Zofią, wówczas ciągle jeszcze Szymanowską, nie Hondzyńską, Hondzyńską dopiero podczas okupacji, wtedy się pobrali, szła taka fama, że jest to osoba, która się chędoży w pracy i rzeczywiście ta łatka, ona ją traktowała z humorem, natomiast to jej trochę przeszkadzało w znalezieniu później zajęcia. Zajęć w swoim życiu miała bardzo wiele. Przed wojną jeszcze pracowała w Orbisie. I w tymże Orbisie była przewodniczką, była tłumaczką, zajmowała się grupami wyjeżdżającymi za granicę i tak dalej, i tak dalej. Była bardzo była bardzo związana z Warszawą, ze środowiskiem artystycznym i literackim Warszawy. Wcześniej zaczęła pisać, było to pismo Naokoło Świata i w tymże piśmie miała możliwość i okazję spotkania Brunona Schulza. To spotkanie opisuje w swojej książce właśnie owej, co mi zostało z tych lat, chudziutkiej książeczce, w której nie ma nawet części, moim zdaniem, opowieści o jej awanturniczym i bardzo takim żywiołowym losie. Otóż tak pisze o spotkaniu z Schulzem. Było to w gabinecie Wacława Czarskiego, który był szefem pisma Naokoło Świata. Gdy weszłam, zobaczyłam w fotelu koło stołu jakąś drobną postać. Coś jakby zastraszony ptak, który przysiadł na gałęzi. Rozmawialiśmy z Czarskim. Był to miły pan, dość tajemniczy. Dziś rozpoznałabym ten charakterystyczny dla wywiadu sposób rozmowy. Same pytania, o sobie nigdy ani słowa, ale wtedy nie miałam oka na te sprawy.
Myśmy gadali, a ptak milczał cały czas. Potem wziął serwetkę bibułkową i coś na niej mazał. W pewnej chwili Czarski zaczął do niego mówić. Zastrzygłam uchem, bo padło nazwisko bardzo wtedy dla mnie ważne. Naukowska. Jeżeli ona panu pomoże, mówił Czarski. W pewnej chwili powiedział, no już na pana czas. Tamten podniósł się, jakby powiedział Gombrowicz. Wyszedł tak, jakby nie wychodził i już go nie było. Co to za dziwna postać? Zapytałam. Tak, dziwna, masz rację. Nazwisko ci nic nie powie. To utalentowany pisarz, nauczyciel rysunku z Drohobycza. Staram się mu pomóc. Bardzo ciekawy jest finał tego krótkiego spotkania, a mianowicie Schulz zwrócił uwagę na młodą, promienną Zośkę. Nazwał ją jakąś taką śliczną osobą i podarował jej całą tekę swoich rysunków. To było zupełnie niezwykłe. Oczywiście Schulz był przed debiutem literackim, któremu to debiutowi pomogła zachwycona jego prozą Zofia Naukowska. To się zdarzyło później. Natomiast na jego rysowanie, tak w Drohobyczu, jak i tutaj w Warszawie, gdzie próbował rysunki przynosić, nikt nie bardzo zwracał uwagę. I Zofia, później Hondzyńska, miała tę wielką tekę pełną rysunków Schulza, bezcennych, ze sobą. I opowiada, że zupełnie nie wie, jak to się stało, ale odnalazła ją przypadkiem w roku 1965, czyli x lat po tym, że zdarzeniu, odnalazła ją w tapczanie swojej matki i podarowała Muzeum Literatury. Czyli dzięki niej jesteśmy bogaci o te rysunki, bo jak wiadomo, większość dorobku Brunona Schulza zginęła. Tak rysunki, jak obrazy prawie w 100% i rękopisy książek. Czyli Bruno Schulz poczuł w Zofii coś, co sprawiło, że ją obdarował. Tak jak potem jeszcze Gombrowicz, ale Gombrowicza nie poznała w Polsce, tylko dopiero później, kiedy znalazła się w Argentynie. Bogdana Hondzyńskiego nazywała przyjacielem. I ślub ich bardzo cichy i właściwie taki niewidoczny odbył się znowu tu bardzo blisko na Placu Trzech Krzyży w kościele świętego Aleksandra. Połączyli swoje losy, ponieważ wybuchła wojna. Wybuchła wojna i Zofia, już wówczas Hondzyńska, znalazła się bardzo szybko na Pawiaku, gdzie spędziła kilka miesięcy, i aresztowano również Bohdana. On pisał swoje imię przez H, co jest ważne później, ponieważ jego żona opublikuje jedną ze swoich książek pod pseudonimem Sophie Bohdan. Sophie, dlatego że książka wyjdzie po francusku, ale to później. Wojnę udaje im się przeżyć. Są aresztowani i oboje uwolnieni. Potem, kiedy mieszkanie na Mokotowskiej zostaje zbombardowane, przenoszą się na Saską Kępę i tam są przez całe powstanie. I potem razem próbują opuścić Polskę. Próbują opuścić Polskę głównie dlatego, że Bohdan jest ciężko chory na nerki i wszyscy lekarze mówią, że musi być w ciepłym kraju. Więc bardzo skomplikowanymi drogami najpierw wyjeżdża ona do Paryża, do Tangeru, potem wyjeżdża on. Spotykają się wreszcie w pewnym momencie w Lyonie, gdzie Bohdan Hondzyński zostaje konsulem. I kiedy w pewnej chwili odwołują go z tego stanowiska, oni oboje decydują się na opuszczenie Europy. Jak powiedziałam, Zofia darła swoje fotografie i niszczyła listy, natomiast zachowało się jedno zdjęcie ich dwojga w Marsylii
tuż przed wypłynięciem statku, którym mieli się udać do Buenos Aires. I jest tam para naprawdę pięknych, wyglądających zdrowo, mimo że Bogdan jest bardzo chory, młodych ludzi, którzy zamierzają rozpocząć nowe życie. I to nowe życie w nowym zupełnie kraju rozpoczynają. Oczywiście Zofia, która jest osobą niezwykle towarzyską, poznaje na statku żonę konsula francuskiego, która otwiera im bardzo wiele wrót i drzwi do argentyńskiego świata, co nie wydawało się takie łatwe, ale jednak dzięki tym znajomościom zaczynają prowadzić dość interesujące życie. Oczywiście nie ma pieniędzy, więc co robi przedsiębiorcza Zofia Hondzyńska? Zakłada pralnię bielizny białej. Pralnie zwykle właśnie w Argentynie, ale też w innych krajach, w Ameryce również, mieli Chińczycy, dlatego że nie potrzeba znać języka, nie potrzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby otworzyć taki biznes. Więc Zofia świetnie się zorganizowała w tym życiu w pralni bielizny białej. To jest ważne, wszyscy zawsze to podkreślają, pralnia bielizny białej. I poznawała tam bardzo wielu ludzi. I w pewnym momencie właśnie tam, do tejże pralni, zadzwonił do niej Witold Gombrowicz. Gombrowicz, który był wówczas w Buenos Aires i zapowiedział się z wizytą w domu tejże młodej pary. To rozpoczęło bardzo intensywną znajomość. Znajomość, która zaczęła się jeszcze za życia męża Bogdana. Jednak mimo owej wspaniałego klimatu, ciepła i opieki lekarskiej, on umiera. Umiera niedługo po wspaniale celebrowanych imieninach Zofii, czyli po 15 maja w roku 51. I ona zostaje wdową. To jest moment niezwykle trudny. To jest moment, w którym ona mówi, że musiała się zatrzymać, była w rozpaczy, była w depresji, była w jakiejś niezwykłej niemocy i wówczas pomogli jej przyjaciele. Wspaniała Gośka, o której opowiadała wiele razy, opowiadała w towarzystwie i opowiada także w swojej książce. Gośka, która potem wyszła za Komorowskiego i była Komorowską, natomiast jej nazwisko jest niezwykle trudne do zapamiętania, mianowicie Małgorzata z Wejchtów Wickenhagen. Owa Gośka, która wspaniale grała na fortepianie, miała także zdolności manualne, rysowała, prowadziła agencję reklamową w Buenos Aires, była przy niej cały czas po śmierci Bogdana i Hondzyńska pisze w pewnym momencie, że ta znajomość, ta przyjaźń, to codzienne obcowanie z Gośką dawało jej ukojenie. Ale także po śmierci Bogdana Hondzyńskiego, chorego na ciężko, na nerki, zgłosił się oczywiście do Zofii, jej do Zofii konsulesy, autor Ferdy Durkę. I wyglądało to w taki sposób, ona to bardzo zabawnie opisuje. Mianowicie to były swego rodzaju oświadczyny. Tak napisał do niej. Zostałaś teraz sama i faktycznie nie wiesz, co robić z twoimi macierzyńskimi instynktami w tym trzypokojowym mieszkaniu położonym w dobrej dzielnicy. Podczas gdy ja zajmuję sublokatorski pokój, zupełnie niewspółmierny z moją pozycją towarzyską. To nawet niesmaczne. O ile byś trochę lepiej gotowała, moja droga, mógłbym ci zrobić niebywałą propozycję zamieszkania w tym oto mieszkaniu. Spojrzenie, pół uśmiech.
miałabyś okazję zajęcia się mną, oprania mnie, oprzycia te tam guziki, co cię tak pasjonują. Wspaniała myślna propozycja. Zyskałabyś bowiem dobre nazwisko, szlacheckie na drodze do sławy. Poparta zapewnieniem, że naturalnie nie dotknąłbym cię, o tym nie może być mowy, spotkała się z trzeźwą konstatacją Hondzyńskiej. Bardzo była przebiegła. Ależ to dla mnie sprawa pierwszorzędnej wagi. Znaczy to dotykanie. Pod tym względem pisarz jednak okazał się nieprzekupny i mimo ponowienia matrymonialnej oferty do mariażu nie doszło. Nie doszło do mariażu, ale byli bardzo zaprzyjaźnieni i spędzali ze sobą dużo czasu. Hondzyńska dostała przy pierwszej wizycie w domu, w mieszkaniu Gombrowicza, obraz od niego, który przedstawiał Sorrento, i ten obraz wisiał u niej w mieszkaniu na Saskiej Kępie do końca. Straciła męża i w pewnym sensie straciła powód bycia tak daleko, bycia za oceanem. Poza tym wierzyła, że podróże leczą, wobec czego postanowiła pojechać do Francji statkiem. Kilkakrotnie przemierzała tę drogę. Ważne jest to, że Hondzyńska była również poliglotką, wspaniale mówiła po francusku, była w Paryżu już przed wojną. Wpada jej w ręce książka, która, jak sądzi, jak czuje, napisana została specjalnie dla niej. Książka nazywa się Historia podróży i śmierci. Jej autorem jest francuski lekarz z Lyonu, Jean Reversy. Jest to niezwykłe spotkanie dla Zofii Hondzyńskiej. Najpierw spotkanie poprzez tekst, a potem spotkanie osobiste. Ona dowiaduje się, gdzie ten człowiek miewa czasami spotkania autorskie. Ta książka zresztą była we Francji nagradzana. Idzie na takie spotkanie i bardzo zależy jej na tym, żeby kontynuowali rozmowę. Rozmowę, która zaczęta została właśnie tą lekturą i tą książką. W efekcie tych dwoje wymienia około setki listów i Reversy tłumaczy Zofii, że powinna zacząć pisać, że ma w sobie historię do opowiedzenia, ma talent i ma siłę. Nikt jej tego dotychczas nie powiedział i on tak naprawdę skłonił ją do tego, żeby sama zaczęła pisać. Mówił jej, wystarczy, że napiszesz 250 słów dziennie. I tak się stało. Napisała pierwszą książkę, książkę po francusku, którą tak naprawdę dedykowała owemu lekarzowi. Była to książka wyszła w 1959 roku we Francji, zaraz potem w Polsce. W Polsce nazywała się Ślepi bez lasek. Wydana potem kilka razy u nas, ostatnio pod tytułem Śpiew muszli. Jest to książka o stosunkach trudnych ojca z córką i o wszelkich uczuciach, które łączą właśnie rodzica z dzieckiem. Książka we Francji Sophie Bourdin opublikowała ją z wielkim sukcesem, do tego stopnia, że zgłosiła się do niej Nathalie Sarraut, wspaniała pisarka, bardzo znana, taka gwiazda nowej powieści, która pogratulowała tej książki i chciała się zaprzyjaźnić z Zofią, co owocowało również długotrwałą korespondencją. W Polsce książkę zauważyła Maria Dąbrowska, napisała o nim w swoim dzienniku, a także tu Gombrowicz wstawił się za Hondzyńską i ukazała się recenzja Jerzego Stępowskiego w paryskiej Kulturze. Czyli Zofia wraca do Polski, potem będzie jeszcze jeździć w ta i z powrotem, ponieważ w Argentynie ciągle jeszcze zostało
jakoś jej serce, ale z czasem wraca do Polski. I podczas jednej ze swoich podróży statkiem kolejnych w latach 60. zaczyna czytać Kortazara. I nagle przychodzi jej do głowy, że przecież ona powinna go przetłumaczyć, ona go powinna udostępnić Polakom, ona powinna zrobić coś, żeby ten wspaniały pisarz, w którym zakochała się od razu, wszedł w obieg kulturowy tutaj w Polsce. Zwraca się do niego, jest zupełnie nieznana jako tłumaczka, w ogóle jej przecież nie ma na początku. Prosi go o pozwolenie w tłumaczeniu Gry w klasy. On oczywiście odmawia, mówi, że nie ma mowy, no dlaczego komuś takiemu, nie wiadomo komu, miałby pozwolić tłumaczyć swoją najważniejszą książkę i pozwala jej tłumaczyć, przetłumaczyć opowiadanie. Opowiadanie nazywa się Nomen Nomen, tajemnicza broń, i od tego zaczyna się niezwykła kariera translatorska Zofii Hondzyńskiej, która w końcu, od końca lat 60., 68 rok to jest ten moment, kiedy Gra w klasy wychodzi w Polsce, kiedy Kortazar przyjeżdża do Polski, kiedy ta seria zielona, zwana Zieloną Biblią, jakby rozpoczyna ów niesamowity boom literatury iberoamerykańskiej, który dzięki Hondzyńskiej, tłumaczce prawie 50 książek tych iberoamerykańskich autorów. Kortazar był pierwszy i najważniejszy, ale był Borges i Marquez i cała plejada innych. I Hondzyńska dostała za swoje tłumaczenia nagrodę Pen Klubu, była wielokrotnie nagradzana i zastanawiała się, szczególnie na początku, na czym to tłumaczenie ma polegać. I mówiła ta tak zupełnie prosta, mianowicie, czy to ma być bliżej oryginału, czy to ma być bardziej po polsku? I odpowiedź brzmiała: bardziej po polsku. Jest to odwieczny dylemat tłumaczy. Czy tłumaczymy zgodnie z literą tekstu i dosłownie, czy też staramy się przepisać, w cudzym słowie, przepisać owo dzieło na język drugi, na ten język, który jest naszym ojczystym językiem, czyli na język polski. Hondzyńska wiedziała, że chodzi o to, żeby to brzmiało wspaniale po polsku. Do tego stopnia Kortazar był zupełnie porażony sukcesem Gry w klasy w Polsce i mówił: cholera cię wie, co ty tam napisałaś. Bo nie zdarzyło mu się dotąd, żeby na sali były tysiące osób i potem podpisywanie tych książek, po prostu coś takiego powstało na styku jej talentu translatorskiego, jej takiej żywiołowej umiejętności życia, a także opowiedzenia tego, czy też zaciśnięcia tego w słowach, że no rzeczywiście ona nam tych twórców wspaniałych z Ameryki Południowej, ona ich nam tu sprowadziła i ona otworzyła im nowy świat. Hondzyńska pisała także dla młodzieży. I teraz, kiedy próbowałam znaleźć te książki, byłam w kilku bibliotekach warszawskich, bibliotekach w okolicach Mokotowskiej, czyli jej adresu i mojego adresu. I wszystkie te książki, a może większość tych książek, są wyczytane i nie istnieją już. Czyli być może przydałyby się wznowienia. Ja pisała taką wspaniałą książkę, Przez ciebie drabię. To jest opowieść o dogu i o dziewczynce, która była jego panią, która nie chcę powiedzieć właścicielką, bo tępię określenie właściciel psa. Dziewczynka Dzidzia i jej dog Drab. A mówię o tym Drabie w tej chwili dlatego, że kiedy Kortazar przyjechał do Polski i odwiedził właśnie Zofię Hondzyńską, mówił, że on ma duszę Draba, czyli duszę takiego wielkiego, starego psa. Interpretację pozostawiam Państwu. Hondzyńska straciła męża w 51 roku i bardzo długo nie wychodziła za mąż, ale potem była mężatką jeszcze dwa razy.
Jej drugim mężem był wspaniały Stanisław Gajewski. To był były ambasador Polski w Paryżu, który wówczas także stracił żonę. Chondzińska mówiła, ja bardzo lubiłam pocieszać, więc tak się pocieszyli i byli razem dość długo. Ona mówi, że wtedy dopiero tak naprawdę miała dom, ponieważ przedtem ten dom ciągle się zmieniał. To była rodzice, Warszawa, potem wojna, potem Argentyna. To było wszystko w drodze i w podróży. Natomiast ze Stanisławem Gajewskim mieli dom w Warszawie. Mieli nianię, jej ukochaną, która potem została z nią dłużej. I mieli właśnie psa, Draba, którego ona sama uratowała od głodowej śmierci, znalazłszy go gdzieś i nakarmiwszy, i została z nim już do końca, raczej tak, ona z nim. Potem był jeszcze jeden mąż w Anglii i kolejna przeprowadzka do Londynu, ale potem nastąpiło rozstanie i Zofia wróciła tutaj. Była osobą towarzyską, ale w miarę upływu lat traciła wzrok, co było dla niej wielką tragedią. Coraz mniej mogła czytać. Prosiła innych, żeby jej czytali. I ta niemożność kontaktu ze słowem pisanym, które nie od początku było jej światem, ale kiedy już stało się jej światem, było najważniejsze, to był dla niej wielki problem. A druga sprawa, odchodzili ludzie z jej świata. Odchodzili kolejno ludzie z jej środowiska, tego warszawskiego, tego przedwojennego, tego, które pamiętało ją młodą i które miało pewien wspólny obszar pamięci. Zofia Chondzyńska mówiła, że na tym polega starzenie się, że odchodzą ludzie, którzy nas pamiętają młodymi. I też nie mogła znieść tego, że psuje się głowa. Tak to mówiła. Że kiedy psuje się głowa, człowiek nie powinien już dalej żyć. Próbowała pozbawić się życia. 5 lat przed śmiercią. Ale znalazł ją w jej mieszkaniu na Saskiej Kępie pan Irek, taksówkarz, którego zwymyślała, kiedy już ją odratowano, mówiąc, że ona naprawdę chciała już nie żyć. Bo życie z taką ułomnością, jaką jest ułomność niewidzenia, kiedy się wszelkimi zmysłami chłonęło świat i niemożność czytania i niemożność obcowania z tymi, którzy byli ważni i drodzy, sprawia, że to życie jest jakąś czarną dziurą. Zmarła, jak powiedziałam, niemalże 20 lat temu, w roku 2003. I cytowała taki wspaniały wiersz Borgesa, który się nazywa Testament, który chciałabym przeczytać, bo był dla niej ważny. Nie będzie w nocy gwiazd, nie będzie nocy. Umrę, a wraz ze mną nie do zniesienia wszechświat. Zetrę piramidy, medale, kontynenty i twarze. Zetrę nawarstwienia przeszłości. Historię obrócę w proch. Proch w proch. Widzę ostatnią chwilę. Słyszę ostatniego ptaka. Nikomu zostawiam nic. I żeby nie było tak smutno na koniec, pamiętam jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, które zostawiła mi. Mogę powiedzieć w spadku, albo też sama je sobie w spadku wzięłam, zdanie Zofii Chondzyńskiej, które brzmi: prawda jest trudniejsza niż miłość. Interpretacja należy do Państwa,
dla mnie to zdanie jest być może kluczowe dla mojego losu.